Miejsce 10. Otrzymuje dowódca Niemieckiej Grupy Armii Północ, feldmarszałek Fedor von Bock, za mistrzowskie dowodzenie związkami pancernymi, a przede wszystkim za odesłanie 19 Korpusu Guderiana na Mazowsze, co ocaliło Armię Pomorze od całkowitej klęski. Umożliwiło także przeprowadzenie ofensywy nad Bzurą. Następnie von Bock skierował Guderiana pod Wiznę, zapominając o przeprawach mostowych, przez co Guderian oczekiwał niedaleko Wizny przez 2 dni, chyba na lepsze czasy. Przy okazji dwie inne dywizje pancerne podległe Bockowi, to jest 10 i Kempf, swawolnie i bez konkretnego celu przemierzały puste pola Mazowsza. Po zajęciu Wizny Bock skierował Guderiana do Brzesia, bo uważał, że grupują się tam polskie siły. Guderian nie znalazł tam ani jednej polskiej armii. Stacjonowało tam około 4000 żołnierzy w starej XIX-wiecznej twierdzy. Przeciw tym potężnym siłom Bock skierował dodatkowo 10. Dywizję Pancerną. Pod Brześciem czołgom skończyło się paliwo, a stłoczone na małej przestrzeni niemieckie demony wojny przeszkadzały sobie nawzajem. Przez co Brześć bronił się przez 3 dni. Żeby było śmieszniej, załoga Brześcia spokojnie opuściła miasto, dopiero potem wkroczyli do niego Niemcy. Von Bock, szacuneczek. Miejsce 9. Dla generała majora Wernera Kempfa, dowódcy dywizji pancernej Kempf, którego 7. Pułk Pancerny w czasie bitwy pod Mławą natknął się niedaleko miejscowości Uniszki Zawadzkie na szeroki na 6 metrów rów przeciwpancerny. Czołgi niemieckie ruszyły wzdłuż frontu i przez 2 godziny szukały dogodnego przejścia. W czasie załogi polskich działek 37 mm z 80. Pułku Piechoty z odległości 400 metrów strzelały do nich jak do kaczek. Po wycofaniu się generał Kempf zameldował swojemu przełożonemu. Atak zakończył się katastrofą. Straszne straty w czołgach nieznanej wysokości. Atak w tym miejscu jest beznadziejny. Straty oczywiście są dziś znane. Zniszczono całkowicie 7 czołgów, a uszkodzono 32. Generał Kempf nie będzie już więcej próbował urządzać defilat na polach bitew. Niemniej miejsce numer 9 najzupełniej zasłużone. Miejsce numer 8. Generał Rudolf Drescher, dowódca Grupy Operacyjnej Drescher, za bezprzykładną nieudolność podczas bitwy pod Piotrkowem Trybunalskim, jak również za wyjątkową nieudolność podczas działań odwrotowych, a także za to, iż bez zgody swojego przełożonego generała Dąbiernackiego oraz naczelnego wodza Śmigłego Rydza opuścił swoje oddziały i udał się do Brześcia, by tam bez mrugnięcia okiem pełną winę za klęskę obciążyć swojego przełożonego. Miejsce numer 7. Miejsce numer 7 jest trochę specyficzne, albowiem plasuje się na nim 2 polskich dowódców. Nie przedłużając, środek tabeli otwiera pułkownik dyplomowany Tadeusz Zieleniewski, dowódca 33 Dywizji Piechoty Rezerwowej oraz generał brygady Wacław Piekarski, dowódca 41 Dywizji Piechoty Rezerwowej. Obaj dowódcy wielkich jednostek w nocy z 6 na 7 września bronili linii Narwi. Łącznie 2 dywizje liczyły około 30 000 żołnierzy. Siły te zostały rozbite przez pierwszy pułk kawalerii liczący około 600 żołnierzy, a następnie zmuszone do pełnego chaosu odwrotu. By unaocznić rozmiar nieznanej w dziejach polskiej klęski, dodam, iż 33 Dywizja Piechoty, choć rezerwowa, nie uczestniczyła wcześniej w żadnych poważniejszych walkach, a 401 Dywizja Piechoty zaczęła swoją przygodę z wojaczką w dniu 5 września. Były to więc siły wypoczęte, niewstrząśnięte wcześniejszymi walkami, a mimo to uległy niemieckim kawalerzystom. Gdyby takie zwycięstwo było po stronie polskiej, jeszcze przez 100 lat słyszelibyśmy historyjki o niezwykłej skuteczności naszej elitarnej kawalerii. Miejsce numer 6. Tą zaszczytną pozycję zajmuje generał major Adolf Ritter von Hubicki, wódz pędzącej przez całą Polskę na złamanie karku Fierleś Dywizjon. Od tej prędkości ataku chyba mu się załzawiły oczy. Runął bowiem spod Tomaszowa Lubelskiego na Włodzimierz Wołyński, jak sam diabeł. Nie zauważył tylko, iż w stronę Tomaszowa zmierza cała polska grupa armii generała Piskora. Hubicki, prawdziwy mistrz rozpoznania i zwiadu. Zresztą owi geniusze niemieckiej strategii ogólnie mieli problem z dostrzeganiem polskich grup armii. Miejsce numer 5. Dlatego laur środka tabeli zajmuje Johannes von Blaskowitz, kolejny nadczłowiek, arcymistrz rozpoznania. Sprawa jest powszechnie znana. Widząc siebie jako zdobywcę Warszawy, tak się zapatrzył w ten obrazek, że nie zauważył grupy armii generała Kutrzeby nacierającej nad Bzurą i masakrującą jego 30. Dywizję Piechoty. Naprawdę, posiadając absolutną przewagę w powietrzu, łączności, środkach rozpoznania, nie dostrzec 60 000 Polaków dyszących żądą krwi, to najwyższy przejaw absolutnego braku kompetencji na jakimkolwiek poziomie. Good. Miejsce numer 4. nominowanie do miejsca tuż przed podium wywoła na pewno sporo kontrowersji, bo już wywoływał i wywoływać będzie. Otrzymuje je generał Kazimierz Sosnkowski, mianowany w dniu 11 września dowódcą Frontu Południowego, mającego koordynować działania Armii Kraków i Armii Małopolska, wsiadł 13 września wraz z 3 oficerami do samolotu i odleciał do Przemyśla, by wykazać się w bezpośrednim boju. Przez kilka kolejnych dni sztab we Lwowie, naczelny wóz, generał Szylik, dowódca Armii Kraków nie wiedzieli, co się z nim dzieje. Właśnie ta zdolność znikania w decydującym momencie i niekoordynowanie na stanowisku koordynatora zapewnia mu 4. miejsce. Czapki z głów, panie generale. Tak oto dotarliśmy do, jak to się mówi, creme de la creme, śmietanki, asów myśli operacyjnej, najlepszych z najlepszych. Przedstawię wam ich. Medal brązowy i 3. miejsce na podium zajmuje komdyw Wasyli Czujkow, dowódca radzieckiej 4. Armii. Za to, iż posiadając miażdżącą przewagę każdego rodzaju broni, ścierając się jedynie z oddziałami osłonowymi lub na prędce zebranymi niewielkimi oddziałami, nie udało mu się otoczyć i zamknąć Grodna, co skutkowało tym, iż obrońcom udało się z miasta wycofać. Jego najtrudniejszym przeciwnikiem były puste drogi, brak oporu przeciwników i dobra pogoda. Wrześniowe słońce ostro go prażyło w łepetynę. Ciężko się walczył z powietrzem, towarzysz. Szacun. Medal srebrny i 2. miejsce. Dla tych, którzy obserwują mój kanał, ta nominacja nie będzie zaskoczeniem. Przy okazji serdecznie pozdrawiam. Generał brygady Mikołaj Bołtuć, mój osobisty arcyfaworyt. Ten słusznie prześcignął zajmującego 8. miejsce Dreschera, gdyż ten obwinił o klęskę tylko swojego przełożonego. Bołtuć nie był tak wspaniałomyślny. Nie licząc plucia na Bortnowskiego, obwiniał swoich podwładnych, których radośnie zdejmował ze stanowisk. Zdymisjonował obydwu swoich dowódców dywizji w pierwszym tygodniu wojny. Słusznie uchodzi za twórcę wrześniowej koncepcji ani kroku wstecz, genialnej taktyki, która przyniosła w latach kolejnych owoce armii radzieckiej w pierwszych miesiącach operacji Barbarossa. Udało mu się w warunkach wysoko stechnicyzowanej wojny poprowadzić swoich żołnierzy do ataku na bagnety. Zapewne sądził, iż bojową postawą i zmarszczonymi surowo brwiami uda mu się zatrzymać pędzącego Panzerkampfwagena II. Genialny strateg i pomysłowy wódz. Sam wzór cnót, ani kroku wstecz i na bagnety. Zwycięzca. I wreszcie na koniec arcymistrz, człowiek, który ma tyle imion co Odyn. Wymienię kilka z nich. Błąd, pomyłka, ignorant. Zwolennik czołowego natarcia na nierozpoznanego przeciwnika. Właściwie niczym się nie różnił od Bołtucia. No może za wyjątkiem tego, iż posiadał czołgi. Dużo czołgów. Złoto i 1. miejsce wśród najbardziej nieudolnych dowódców wojny obronnej Polski 1939 roku otrzymuje dowódca niemieckiej 4. Dywizji Pancernej, generał porucznik Georg Hans Reinhardt. Gratulacje. Ów laur dostaje za przeprowadzenie równie brawurowego co głupiego, frontalnego ataku pancernego pod Mokrą. Ignorując wszelkie zalecenia dotyczące używania czołgów jako jednostek manewrowych, pchnął je do czołowego natarcia wprost na całkiem dobrze przygotowane do obrony, nieźle obsadzone artylerią pozycje polskie. Skutkiem owego genialnego manewru zasłużył sobie na 1. miejsce na liście, jak również doprowadziło to do utraty około 50 czołgów w swojej dywizji. I to do godziny 15 1 września 1939 roku. Innymi słowy, do tej godziny tracił 5 czołgów na godzinę. Gratulujemy. Generał Reinhardt jest także twórcą koncepcji zdobycia z marszu w dniu 9 września Warszawy. Pomysł wcielono życie, wobec czego niemieckie czołgi błąkały się po ulicach stolicy Polski bez ładu i składu, ostrzeliwane niemiłosiernie ze wszystkich stron przez Polaków. Szacun. I wreszcie 16 września nad Bzurą ponownie poprowadził swoje czołgi do frontalnego uderzenia na nierozpoznanego przeciwnika, w wyniku czego niemiecka kolumna dostała się pod ogień polskich haubic 100 mm, tracąc 22 czołgi i wycofała się, skutkiem czego Polacy po bitwie spokojnie zniszczyli uszkodzone czołgi. Ale i tego było mało naszemu medaliście. Jego 2. kolumna, również bez wsparcia piechoty i lotnictwa, zamarzyła sobie rozjechanie polskiej piechoty. Wobec nierozpoznania naszych pozycji natknęli się na baterię przeciwlotniczą wyposażoną w dział Caboforsa 40 mm, które strzelając na wprost rozniosły na strzępy kolejny niemiecki pułk pancerny. Łącznie tego dnia Reinhardt stracił nieodwracalnie 42 czołgi, w tym 10 Panzerkampfwagen IV. Lekko podłamany niemiecki As Blitzkriegu otrzymał kolejne zadanie – dozorowania linii rzeki Bzury, w wyniku czego spadło na niego uderzenie wycofujących się polskich oddziałów, przełamało jego pozycję i dotarł do Warszawy. Sam sztab Reinhardta musiał odpierać kilka ataków, zapewne dlatego, iż tak sprytnie rozstawił swój sztab blisko linii frontu.